Witam wszystkich jeszcze raz. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Pasieka-Adamek. Od prawie 12 lat projektuję wnętrza, prowadzę studio projektowe Ato Ato. Jestem też autorką książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać, na podstawie której kręcę live'y. To jest 9 live, w którym będę opowiadała o tym, jak i gdzie wszystko kupić do domu. Chodzi tutaj głównie o materiały do aranżacji wnętrz i o miejsca, w których je kupować, w jaki sposób kupować. Ja nie będę teraz wymieniać sklepów, bo tych sklepów jest bardzo, bardzo dużo. Możecie też za darmo sobie pobrać wielką księgę sklepów. Ja dam jeszcze Wam link, więc będziecie później mogli sobie też pobrać. Tylko bardziej chodzi o logistykę i o to, w jaki sposób zamawiać, na co zwrócić uwagę i jakich błędów unikać. Także mam nadzieję, że ta wiedza się Wam przyda. Postaram się to zrobić w prosty i w krótki sposób. Nie idą remonty. Jeremiasz pisze, że nie idą remonty. No niektóre idą, niektóre nie idą. Ogólnie jak się dobrze przygotujemy, to idą. Jak mamy ręce do roboty, to idą. Jak mamy dobrą ekipę, to też pójdą. Gorzej jak nie mamy, albo na przykład odbieramy klucze i nagle szukamy ekipy remontowej. Wiem, że osoby, które mnie słuchają i grupowicze piszą właśnie, potrzebuję ekipy na zaraz, na już. To ja mówię, że to jest po prostu niemożliwe i że zawsze będzie miało to jakąś konsekwencję, jeżeli nawet znajdziemy już. Bo oczywiście może się tak zdarzyć, że będzie ekipa remontowa, która miała jakiś termin zapisany, a klient się wycofał z tego, nie? To jest bardzo popularne i bardzo prawdopodobne, no ale to musimy mieć szczęście, żeby po prostu tak się stało, a w przeciwnym razie no, trzeba po prostu do tego podejść inaczej i zaplanować to wcześniej, ale żebym nie odbiegała od tematu, to zacznę od razu, czyli gdzie wszystko kupić. Zobaczcie, to jest live numer 9, w książce to jest rozdział numer 8 i ja teraz Wam troszeczkę poopowiadam na przykładach, na moim doświadczeniu, jak to wygląda, jakich błędów unikać i tak dalej. I teraz tak, pierwsza rzecz. Jeżeli już mamy te rzeczy, te produkty wybrane, czyli jest to stół, sofa albo oświetlenie, to zanim zamówimy ten produkt, to zawsze musimy jak gdyby zdecydować, gdzie go kupujemy. Czy przez internet, czy w sklepie stacjonarnym. I jakie są plusy i minusy obu rozwiązań? Jeżeli będziecie kupowali przez sklepy internetowe, to macie po pierwsze większy wybór, niższe ceny, o cenach zaraz powiem. Możecie to zrobić nie wychodząc z domu. Plus jest taki, że możecie kilka produktów, kilkanaście zamówić w jednym miejscu, co jest bardzo korzystne. Możecie wynegocjować cenę, rabat, nie płacić na przykład za transport przy jakimś większym zamówieniu. Oczywiście w sklepie stacjonarnym też, ale no przez internet mamy więcej możliwości. Możemy kupować 24 na dobę, czyli nas nie ogranicza, czy jest niedziela, sobota, nie wiem, 18, 20 i tak dalej. Więc mamy duże możliwości, jeśli chodzi o sklepy internetowe. Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, to jest tam człowiek fizyczny, tak? Czyli możemy z nim porozmawiać, może on nam doradzić, jeżeli czegoś nie wiemy, to właśnie może poświęcić nam czas, możemy te materiały obejrzeć, dotknąć, usiąść fizycznie, czyli jeżeli jesteśmy takimi osobami, które potrzebują tego kontaktu, takie bardzo sensoryczne, nie mamy dobrej wyobraźni, to lepiej po prostu pojechać i wybrać, tylko wtedy zawsze będziemy mieli ograniczenia, tak? Bardzo często ja słyszę właśnie takie opinie, że no tak, byliśmy, zobaczyliśmy, ale nie ma z czego wybierać. A z kolei jak proponuje internet, no tak, widzieliśmy, no fajna, tania, no ładne te kolory, no ale nie siedzieliśmy, nie widzieliśmy, nie dotknęliśmy. No zawsze trzeba pójść na jakiś kompromis. Albo wybieramy z mniejszej ilości produktów w sklepie stacjonarnym i bardzo często też płacimy więcej, ze względu właśnie na tą obsługę, na tą konsultację, na to doradztwo, za które też płacimy w cenie tego produktu. Sklepy stacjonarne muszą płacić czynsze i tak dalej, to jest zupełnie inny koszt prowadzenia takiej firmy jak sklepy internetowe, które mogą mieć wszystko na magazynie albo mogą bezpośrednio od producenta przesyłać do Was bez w ogóle magazynowania. Oczywiście są różne strategie i tak dalej, ja nie mówię teraz o tym, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko jak to wygląda. No i Wy musicie po prostu podjąć tą decyzję. Jeżeli nie boicie się internetu, większość sklepów, jeżeli sprawdzicie, o tym za chwilę powiem, możecie oddać te produkty,
Oczywiście jest to problematyczne czasowo, logistycznie. Będziecie musieli poczekać na zwrot tych pieniędzy, ale jest to możliwe, ale macie wybór, tak? Czyli możecie wybrać produkt, który bardziej będzie Wam się podobał i jednocześnie będzie tańszy. Więc tutaj mamy jak gdyby dwie opcje do wyboru. Cześć Patrycja. I teraz tak. Jeżeli już mamy ten produkt wybrany i powiedzmy, że chcemy go kupić i jest to sklep, chcemy kupić przez internet, obojętnie czy to będzie sklep internetowy czy stacjonarny, ale chcemy zamówić przez internet, to musimy się dowiedzieć, jaki jest czas oczekiwania na ten produkt i czy ten produkt fizycznie jest dostępny. Najczęściej w sklepach internetowych mamy coś takiego jak magazyn i tam jest napisane dostępny, niedostępny, za 3 dni, za 14 dni itd., itd. Ale tak naprawdę tych produktów w każdym sklepie jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli Wy się nie upewnicie, że ten produkt jest, to że na stronie internetowej widnieje, że jest, to wcale nie jest gwarancją. Po pierwsze, ze względu na dużą ilość produktów zdarzają się pomyłki i w sklepach są podane stany, że jest dostępny, a nie jest dostępny. Czyli na przykład możecie zapłacić 5000 za coś, a później te pieniądze macie zamrożone, aż dostaniecie zwrot, bo się okazuje, że danego produktu nie ma. Po drugie, producent może przestać produkować te produkty, czyli jeżeli jest to na przykład sklep z lampami i mają 100 tysięcy lamp, no to oni nie są w stanie sprawdzić, że na przykład producent teraz przestaje, wycofuje daną linię. To zawsze jest jakimś opóźnieniem i warto wtedy, zanim cokolwiek kupimy, zadzwonić. I teraz, żeby nie oszaleć w tych wszystkich zakupach. To jest to, co ja mówiłam na temat budżetu, tworzenia właśnie Excela, odnoszę się do poprzednich live'ów. Warto zamawiać grupami, czyli jeżeli mamy oświetlenie i powiedzmy uda nam się większość produktów w jednym sklepie kupić, to wyślijmy zapytanie z linkami, że chcielibyśmy kupić to i czy oni mogą takie zestawienie nam zrobić i przygotować właśnie jakąś ofertę, jakieś zamówienie, jakąś proformę, którą byśmy mogli później opłacić. Bardzo często wtedy dostajemy też rabat i nie musimy płacić za transport. Jest to też wygodne, jeżeli cokolwiek by się stało, to łatwiej też nam zareklamować te produkty, dany jeden produkt, niż w każdym sklepie osobno. Kolejna rzecz, która jest bardzo uciążliwa, z którą wszyscy się zmagają, to są kurierzy. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że sklepy internetowe mają podpisane umowy z różnymi firmami. Ja teraz nie wnikam, która jest dobra, która jest zła. Ale kurierzy przyjeżdżają w różnych godzinach. Bardzo często nie jesteśmy poinformowani, kiedy przyjadą. Zamawiamy do domu, chcemy, żeby na przykład, nie wiem, było po 17, oni przyjeżdżają 2 minuty przed 17. Mamy problem z jakimiś tam uszkodzeniami. One bardzo długo jeżdżą i na przykład mogą się uszkodzić. Na przykład zapominamy o tym, żeby ubezpieczyć takie paczki, więc musicie zwrócić właśnie na to uwagę, że no ta logistyka, jeżeli tych produktów będziecie mieli bardzo dużo, a uczulam, że jak opowiadałam o tym, ile tych produktów do zamówienia jest, to w takim mieszkaniu, które ma 100 metrów, tych produktów jest ponad 150. To zobaczcie, ile to jest czasu, żebyście Wy to wszystko zamówili. Musicie to wszystko ogarnąć logistycznie, tak? Wysłać najpierw zapytanie ofertowe, później zobaczyć, czy wszystko się zgadza, czy ten produkt jest dostępny. Dostajemy bardzo często liczne pytania, zaczynamy mailować z tymi dostawcami. No dobrze, chce Pani taką lampę kupić, no ale w jakim kolorze? No zapominamy podać w jakim kolorze. No ale a jakie kolory są do wyboru? No jest szary jasny, szary ciemny, szary grafitowy, kość słoniowa i coś tam jeszcze. I nagle przez 2 tygodnie zastanawiamy się nad cieniem jednej lampy. A mamy do zamówienia 40. Więc to wszystko powinniśmy zrobić wcześniej, przed tymi zamówieniami. Kolejna rzecz. Ile kosztuje transport? Czy produkt musi być zmontowany, czyli montaż ile kosztuje? Czy w ogóle jest w ofercie? Bo bardzo często my byśmy sobie życzyli, żeby był montaż, a montażu nie ma, więc może wtedy warto kupić coś w innym sklepie, czy siewa. Albo, jeżeli nie w innym sklepie, to musimy wliczyć w koszty w naszym ładnym, pięknym Excelu koszty montażu, czyli musimy zatrudnić jakiegoś fachowca, jeżeli to nie będzie nasz, nie wiem, chłopak, mąż, tata, szwagier czy ktoś tam, no ktoś musi nam to po prostu fizycznie zmontować. I ile będzie kosztowało wniesienie? Koszt wniesienia też jest związany z tym, czy mieszkamy na parterze, na pierwszym, czy mamy windę, czy na 10, czy winda działa, nie działa i tak dalej. Więc o tym też musicie pamiętać i się dowiedzieć. Jak w ogóle macie pytania, to możecie teraz w komentarzach zadawać, albo jakieś nietypowe sytuacje możecie też, jakie Wam się przytrafiły, tak?
na przykład z kurierami, bo to też to są ciekawe historie. Teraz kolejna rzecz. Jak wygląda kwestia płatności? Czy jest to jedna płatność, czy jest na przykład zaliczka i kolejna płatność? Jeżeli jest na przykład zaliczka i kolejna płatność, to kiedy się odbywa kolejna płatność? Bardzo często takim błędem jest, że coś zamawiamy, na przykład drzwi. I żeby drzwi były zamówione, musi być montaż, oczywiście muszą być parametry wszystkie spisane, musi być wpłacona zaliczka. No i wiemy, że te drzwi będą za 12 tygodni, tak? Teraz się czeka 12-14 tygodni za drzwiami. No i nam się wydaje, że jak my tą zaliczkę zapłaciliśmy, to za te 14 dni obowiązkowo ktoś do nas zadzwoni, zapuka i będą robić te drzwi. A bardzo często jest tak, że trzeba dopłacić resztę za te drzwi i jeszcze umówić montażystę. I on nie jest umawiany na montaż z wyprzedzeniem, dlatego że najczęściej montażystę umawia się wtedy, kiedy drzwi są wyprodukowane przez fabrykę i znajdują się w danym sklepie, który dystrybuje, bo najczęściej kupujemy od dystrybutorów po prostu te dane produkty, na przykład drzwi. No i teraz, jeżeli my tego nie przypilnujemy, ktoś w sklepie zapomni, to my się już cieszymy, że nie wiem, 10 września wjeżdżają nam drzwi i będzie montaż, a tu się okazuje, że owszem, te drzwi są, ale nie mamy jeszcze umówionego montażysty, ktoś do nas dzwonił, ale my nie odebraliśmy, nie widzieliśmy kto to. No i teraz najbliższy wolny termin jest zamiast 10 września, 30 września. A my mamy urodziny, mamy imprezę, już tutaj wszystko zaplanowane i teraz nie mamy tych drzwi i nagle dzwonimy, błagamy, prosimy, żeby coś tam załatwić. To też możecie się do tego przygotować i to też możecie ustalić na samym początku i dowiedzieć się, jak logistycznie będzie to wyglądało. Jeżeli transport odbędzie się dopiero danego produktu po wpłacie drugiej raty, pilnujmy tego, żeby zapłacić pierwszą i drugą, albo płaćmy z góry. Teraz jeśli chodzi o sam dokument płatności, to dobrze by było, żeby coś było, żeby to nie było takie, wiecie, jeżeli nie kupujemy przez sklep stricte, taki, w którym musimy się logować i tak dalej, to lepiej sprawdzić, czy dostaniemy jakąś proformę, jakiś dokument, no coś, co może być jakimś papierkiem, nawet wirtualnym, który jest podstawą do zamówienia. I widzimy tam, że tam są nasze dane, widzimy, jest jaki produkt, jakie wymiary produktu, jaka kolorystyka. To wszystko powinno być sprawdzone. I nie powiedziałam o tym, co jest najważniejsze, czyli o tym w ogóle, jak wybierać ten sklep, czyli jak go sprawdzić. Moim zdaniem powinniście sprawdzić, jakie są opinie w internecie, zobaczyć, będą dobre i złe opinie, ale chodzi o to bardziej, żeby zobaczyć, czy ten sklep internetowy istnieje, bo mi się zdarzyło raz, że coś kupowałam, a sklep nie istniał. Nie było to z branży wnętrzarskiej, produkt do mnie nigdy nie dotarł, nie chciało mi się walczyć o zwrot tych pieniędzy, ale powstają firmy, które są nieuczciwe i dlatego warto sprawdzić, czy ta firma jest dobra, czy uwzględnia reklamacje i tak dalej, po prostu jej wiarygodność. Możecie też w KRS-ie zobaczyć, czy ta firma istnieje, nie? Także tutaj macie jakieś możliwości. Teraz tak, kolejna rzecz. Czy produkt jest dostępny od ręki, to już mówiliśmy. Ile trzeba za niego zapłacić, czy jest potrzebna zaliczka, czy są dwie płatności, powiedziałam. Jak długo czeka się na transport, ile kosztuje, to też. Czyli często zamawiamy, a zapominamy na przykład sprawdzić, ile będzie trzeba poczekać. I wydaje nam się, że w dzisiejszych czasach wszystko będzie na jutro, a okazuje się, że na przykład produkt będzie dopiero za 14 dni. Zawsze możecie wykonać telefon i zapytać się, czy ten produkt to na pewno jest i czy on będzie dostępny w ciągu 14 dni, czy później. I teraz czwarty element. Jak wygląda proces zwrotu produktu i ewentualnych reklamacji? Tego praktycznie nikt nie ogląda i nikt nie czyta. Warto zobaczyć, dlatego że nam się wydaje, że możemy coś oddać, bo jesteśmy konsumentami, bo teraz klient rządzi i tak dalej i możemy dużo zdziałać, ale nie zawsze tak jest. Dlatego sprawdźcie to, żeby później nie mieć jakichś problemów. Możecie teraz tak, kolejna rzecz, czy chcecie coś na firmę, czy chcecie dostać fakturę na firmę, czy na osobę fizyczną? Ile macie dni na zwrot, czy w ogóle taki zwrot jest? O reklamacjach już mówiłam, więc to też sprawdźcie. Możecie też poprosić o regulamin. Ja wiem, że nikomu się nie chce czytać regulaminów, ale nieraz warto, bo jeżeli kupujemy produkt powyżej, zależy ile to jest dla Was dużo, ale no powyżej tego 1000 powinniśmy zapoznać się z regulaminem, powinniśmy mieć pisemne potwierdzenie, że dany produkt możemy oddać. Jeżeli produkty są na zamówienie, bardzo często nie możemy takiego produktu oddać. Oczywiście jak jest uszkodzony, możemy go reklamować,
ale jeżeli jest wykonany specjalnie dla nas, nie będziemy mogli go oddać. Jeżeli jest sprowadzany na przykład z jakiegoś kraju specjalnie dla nas, nie będziemy mogli go oddać. Dlatego kwestia, że nam, mi się nie podoba, to jest słaby argument, żeby produkt oddać. Warto, zanim coś zamówicie, przemyśleć to no i podjąć dobrą decyzję, tak? Jedyną słuszną dla Was. I teraz tak. Tak myślę, żeby Wam za dużo nie powiedzieć, żeby Was nie zdołać. Przykład. Robiliśmy kiedyś projekt, w którym były 3 piękne lampy. I te lampy kiedyś już używałam kilka lat wcześniej w jednym projekcie, czyli w sumie to był drugi projekt. Klientowi się strasznie to spodobało, zobaczył na naszej stronie te lampy i też takie same chciał mieć. I my te lampy włożyliśmy. Oczywiście proces projektowy jest dosyć długi, projekt tworzy się tam nieraz kilka miesięcy. I jak przyszło do zamówień, którymi my się zajmowaliśmy, okazało się, że po wpłacie niemałej kwoty przez klienta, że tego produktu nie ma. Chociaż na stronie internetowej było, że jest dostępny. Zadzwoniliśmy tam, dowiedzieliśmy się, że produktu nie ma, że klient dostanie zwrot. No to okej, dostał zwrot. Oczywiście zanim zamówiliśmy, zapytaliśmy się, czy produkt jest, dostaliśmy informację, że jest, ale później się okazało, że tego produktu w hurtowniach nie ma. Zadzwoniliśmy do 20 paru kolejnych firm, większość mówiła, że tego produktu nie ma, kolejna firma zgłosiła się, że jest, że ma 2 lampy, no ale my potrzebowaliśmy 3 takie same, więc poprosiliśmy, żeby jeszcze poszukali. Stwierdzili, że oni znaleźli, że w tej hurtowni na 100% jest i że można zamawiać. Klient zapłacił za towar, my go zamówiliśmy, no i po kilku dniach znowu dostajemy informację, że te lampy nie będą dostępne, bo się komuś tam pomyliło, bo nie ma i tak dalej. Znaleźliśmy 3 firmę i była dokładnie taka sama historia. Klient był zdenerwowany, przywiązał się, już najgorzej jak się przywiążemy do czegoś, przywiązał się do tych lamp. Tak naprawdę nie było żadnego substytutu tej lampy. Szukaliśmy podobnych i coś tam znaleźliśmy, ale ten kształt stricte był tylko jeden i niepowtarzalny. Znaleźliśmy w jakimś innym kraju, chyba na eBayu, czy gdzieś jeszcze tą lampę. I też próbowaliśmy ją zamówić za o wiele większą kwotę, żeby ona była po prostu, żeby to były 3 takie same produkty. Też się wydawało, że jest. I zobaczcie, pomimo, że my dzwoniliśmy, pisaliśmy, dostawaliśmy potwierdzenia, mówię, sprawdźcie na 100%, czy dany produkt jest, bo my po prostu już nie możemy 3 raz zadzwonić do klienta i powiedzieć, że zapłacił i znowu tego produktu nie ma. No i okazuje się, że pomimo, że ci ludzie prowadzą te firmy, niby dzwonią, sprawdzają i tak dalej, to i tak tego produktu nie dostaliśmy i de facto lampy musiały być inne. On był to był chyba ten sam kształt, tylko inny kolor, nie wiem, chyba czarny, już teraz nie pamiętam. Więc jeżeli Wy macie bardzo jakieś na przykład ograniczone środki, denerwujecie się w ogóle właśnie tym odnoszeniem, tymi reklamacjami, tym, że musicie ponieść koszt oddania, tak? Bo najczęściej musicie zapłacić za kuriera. To jest bardzo rzadko, że firma przyjmie Wam zwrot i zapłaci z powrotem za kuriera. Lepiej sprawdzić coś 3 razy, niż później oddawać i reklamować. Więc nawet jeżeli będziemy dzwonić i sprawdzać, i tak nie mamy gwarancji, ale no lepiej po prostu dmuchać na zimne i zapytać się i dowiedzieć się, czy ten produkt jest dostępny. Teraz tak, jeżeli wybieracie firmy, w których chcecie mieć dany produkt, bo bardzo często jak znajdziecie dany element, to on występuje w wielu sklepach. I słyszałam tak, że niektórzy robią tak, że szukają najtańszego produktu na rynku, czyli godzinami szukają danego elementu w danym sklepie, ale nie sprawdzają tej dostępności, nie sprawdzają wiarygodności tego sklepu, opinii, czy ten sklep naprawdę działa, ani reklamacji i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli będziecie kupowali 150 rzeczy do domu i każdą w innym miejscu, to po pierwsze odpowiedzcie sobie na pytanie, ile czasu na to poświęcicie, ile ten Wasz czas jest cenny, więc ja nie wiem, czy to jest warte tego, ile zarabiacie na godzinę, przeliczcie sobie to też na godziny. Czy nie lepiej po prostu zgromadzić te produkty i w kilku tylko miejscach, nawet jeżeli ta cena jest inna, kupić. I teraz przykład. Kupujemy meble do domu. Mamy kuchnię i mamy pełno różnych mebli, które będą w łazience, jakieś szafy wnękowe, różne jakieś tam toaletki, szafy pod TV. I dostajemy wycenę
Dajemy do wyceny tylko kuchnię. No i mamy dwóch stolarzy. Jeden wycenia nam kuchnię na 20 tysięcy, drugi na 30. No to stwierdzamy, że no ten jest o 10 tysięcy tańszy. Nie sprawdzamy dlaczego, czy oni tak samo to wszystko wycenili i wybieramy. I później zaczynamy kupować kolejne meble, kolejne. No i okazuje się, że pomimo, że ta kuchnia tu była tańsza, to wszystkie te inne meble są o 20% droższe. I razem jak wszystko połączymy, to ten koszt jest o 18-19% wyższy niż jakbyśmy kupili u tego stolarza, który sprzedawał tą kuchnię za 30 tysięcy, bo on akurat inne meble był w stanie wykonać taniej. To jest tylko taki ogólnikowy przykład. Więc lepiej dawać wszystko razem do wyceny i sobie porównać, sprawdzić, czy to są te same materiały, czy są te same profile, jeżeli mamy jakieś oświetlenie pod szafkami, jakieś prowadnice na przykład z Bluma, czy to są te same komponenty w 1:1, bo ja się spotykam notorycznie z tym, że nie są robione oferty 1:1, czyli każdy sobie sam dobiera jakieś elementy, jakieś oświetlenie inne pod szafkami, inne prowadnice, gdzieś ktoś coś na czymś oszczędza, ktoś na przykład nie wylakieruje cokołu, tylko zrobi z laminatu, boki zrobi z laminatu, cokół górny zrobi z laminatu, a tutaj ktoś na przykład lakieruje z sześciu stron fronty, które są całkowicie wodoodporne, na przykład w szafce łazienkowej. Więc te rzeczy też musicie sprawdzić, zanim coś kupicie. I to dotyczy zarówno sklepów internetowych, jak i sklepów stacjonarnych. Z tego, co ja mówię, to zawsze się jakiś wykład robi. Dajcie znać w ogóle, czy mnie dobrze słychać i czy macie jakieś pytania, czy Wam się podoba to, co mówię i czy to jest dla Was wartościowe, nowe, czy o czymś nie wiedzieliście. Będę wiedziała, co jeszcze mogę tutaj Wam powiedzieć w tej kwestii. Poczekam sobie chwileczkę. Jest kilka takich, słuchajcie, stron, o których ja już mówiłam, między innymi na przykład jak Homebook, w których macie bardzo dużo produktów, które przekierowują Was do sklepu internetowego. Możecie też skorzystać z takich wyszukiwarek i właśnie gromadzić sobie tam produkty i później starać się tylko w obrębie tego jednego sklepu kupować. Oczywiście zdarza się tak, że na przykład wpadnie nam w oko jakaś lampa i ona jest tylko w jednym sklepie, to się nic nie stanie, jak dwie czy trzy lampy kupimy gdzie indziej, ale jeżeli tych lamp mamy 40 i tych punktów świetnych, no to kupowanie każdej lampy w innym sklepie no jest dosyć czasochłodne i trochę się robi absurdalne, więc warto tutaj sprawdzić, czy to ma po prostu sens. Zaraz. Już zaraz do Was wracam. Także i tak musicie wrócić do tego kroku z budżetem i inspiracje, czyli najpierw krok pierwszy to była inspiracja, drugie to był swój styl, kolor, ale też budżet, żeby móc później według tej listy zamawiać te produkty i żeby sobie po prostu to ułatwić, żeby nie działać w chaosie, że dzisiaj kupuję to, jutro to. Jak pojedziecie do sklepów stacjonarnych, to możecie też na przykład w jakichś większych na przykład centra handlowe, takie meblowe, to macie i oświetlenie, i łóżka, i materace, macie ileś tych produktów, więc też możecie pojechać i w ten sposób to zrobić. Tylko to już trzeba zrobić właśnie na etapie inspiracji, wtedy kiedy szukamy, a niekoniecznie już mamy nóż na gardle i musimy kupować. I wtedy sobie robimy właśnie zdjęcia, zapisujemy sobie na jakimś katalogu online'owym, tak żeby później mieć całą tą listę i żeby sobie sprawdzić, czy te wszystkie rzeczy są przydatne. Patrycja pisze, trzeba się upewnić, czy zamówiony narożnik jest w dobrą stronę zrobiony. Dokładnie, bo miałam taką sytuację, że mimo wizualizacji i tak było w drugą stronę. Klientka sama sobie zamówiła. Tak, słuchajcie, jeśli chodzi o te strony prawo-lewa, to jest bardzo często, w ogóle tak, sofy najczęściej są zamawiane za duże.
nam się wydaje, że jesteśmy w salonie, ta sofa jest super mała i tak dalej, później przyjeżdża do naszego wnętrza i ona się nie mieści. Sprawdzajcie te wymiary, żeby ona się mieściła. Czy ma być lewostronna, czy prawostronna, czy ma się otwierać do góry, czy w bok. Tak samo kabina prysznicowa. Jeżeli drzwi są otwierane i one mogą kolidować z jakąś szafką, umywalką, też sprawdźcie, czy prawa strona, czy lewa strona, żeby nie popełnić błędu, możecie naszkicować rzut z góry albo na tym rzucie od dewelopera, o którym kiedyś opowiadałam, możecie wyrysować, gdzie ta kabina jest i jak byście chcieli, żeby ona się otwierała. I wtedy sprzedawca Wam na przykład zapisze, że są to drzwi prawostronne i Wy się upewnijcie, czy na pewno prawostronne, bo jak ta kabina przyjedzie do Was, będziecie na nią czekać na przykład 4 tygodnie, 5-6 i się okaże, że drzwi otwierają się nie w tą stronę, no to będziecie mieli problem, dlatego że ekipa remontowa nie będzie mogła kontynuować remontu. Więc to też trzeba sprawdzić. Kierunek otwierania szafek w kuchni. Przesuwanie się, słuchajcie, znowu nie wierzę. Przesuwanie się na przykład szafek, frontów takich, które się znajdują w drzwiach. Też dobrze, jak mamy jakieś odejście. Nie zawsze mogą być te drzwi otwierane. Albo drzwi muszą być węższe, żeby się otwierały. Więc to też możecie sobie posprawdzać. Dokładnie. Kolejna rzecz, jak zamawiacie na przykład oświetlenie, to sprawdźcie sobie i możecie od razu zamówić źródła światła, czyli żarówki, LEDy, świetlówki, halogeny itd. Sprawdźcie, jaka jest temperatura barwowa. Czy chcecie, żeby to było światło ciepłe, czy zimne. I jak kupujecie te żarówki, to najczęściej wszystkie w takim samym kolorze, żeby nie świeciła się jedna na niebiesko, druga na biało, a trzecia na żółto. To też możecie sprawdzić w kelwinach, tak? Neutralna 4000, 3000 ciepła, tam 2500-3000 ciepła, zimna powyżej 4000, czyli 5000. Też starajcie się to uwzględnić. Oczywiście zimną odradzam, bo to jest bardzo nieprzyjemne. Więc to też musicie sobie sprawdzić przy zamówieniu. Ale taki najczęstszy błąd, jak ja słucham właśnie takich różnych opowieści i historii, to jest właśnie taki, że przyjechali, zostawili mi tą sofę pod drzwiami i pojechali. No tak, ale ja zawsze zadaję pytanie, no ale czy sprawdziła Pani, czy jest możliwość przy zamówieniu wniesienia, czy poinformowała Pani, że chce Pani mieć wniesienie, czy poinformowała, że chce mieć Pani montaż, tak? To też ktoś musi zrobić i też bardzo często o tym zapominamy, że nawet jeżeli sobie na przykład zamówimy meble z IKEA, no to ktoś musi je zamontować i jeżeli my nie mamy zamówionego montażysty, a mamy, nie wiem, 14 jakichś krzeseł, regały, coś tam jeszcze, to nagle się okazuje, że to jest na 3 dni roboty dla 3 silnych mężczyzn, a my myśleliśmy, że to ogarniemy w jedną osobę i w jeden dzień, nie? Więc to też możecie zaplanować. Oczywiście, ja nie mówię, to też jest zawsze koszt i bardzo często chcemy uniknąć tego kosztu, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie to zrobić w pojedynkę i czy to jest aż tak duży koszt, żeby nie oddelegować tego i nie zapłacić komuś, kto po prostu to robi na co dzień i zrobi to szybko i sprawnie. Także nad tym też się zastanówcie. Słuchajcie, jeżeli to wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie. Obiecałam Wam krótką niespodziankę, o której zaraz powiem, ale chciałabym zrobić podsumowanie. Jeżeli wybieracie sklep, to po pierwsze sprawdzacie, czy ten sklep jest wiarygodny, czy ma więcej opinii pozytywnych, czy nie. Jak kupujecie na Allegro, też to sprawdźcie. Sprawdźcie, czy ten sklep istnieje. W różny sposób możecie to zrobić, nawet w KRS-ie. Możecie zadzwonić, czy ktoś odbiera w ogóle telefony. Sprawdzacie, jaki jest koszt transportu, montażu i jakie są opcje reklamacyjne, jak wyglądają płatności, przedpłaty, zaliczki, druga rata i tak dalej. Ile się czeka, czy produkt będzie dostępny, czy nie jest dostępny, ile będziemy musieli czekać na transport i czy kurier przywiezie to na przykład w jakichś godzinach, w których chcemy i co się stanie, jeżeli on nam dostarczy to w innych godzinach, czy będziemy musieli to sami odebrać. Czy to będzie dla nas jakiś problem logistyczny. I tego starajcie się trzymać. A na koniec krótka niespodzianka, o której mówiłam. Słuchajcie, tutaj Wam zaraz wpiszę kod rabatowy.
On jest tutaj na dole wpisany. Także będziecie mogli sobie zaraz zobaczyć. Jest to kod rabatowy dla kilku osób pierwszych, które potrzebują wsparcia i pomocy i chciałyby za połowę ceny kupić mój kurs Jak samodzielnie urządzić swój dom. Czyli to jest 14 dni, przez których po kolei przechodzę, jak to zrobić samodzielnie, jak znaleźć inspirację, policzyć koszty, znaleźć stylistykę swoją, swój własny indywidualny styl, dobrać kolory, poradzić sobie z elektryką, wybrać wykonawcę od mebli, wybrać wszystkie komponenty, które w tych meblach muszą być, dobrać sobie oświetlenie, jak to wszystko po kolei zrobić, żeby mieć piękny i funkcjonalny dom i żeby być po prostu w nim szczęśliwy. I teraz do jutra, do godziny 12 będzie można skorzystać i jeżeli macie ochotę albo będziecie oglądali powtórkę, to zapraszam. Osoby, które będą oglądały na YouTubie powtórkę, jeszcze nie wiem, może coś przygotuję dla nich, zobaczę, ale ponieważ będzie to w ciągłym obiegu, tak? Ciągle będzie można to obejrzeć, to też nie będę miała nad tym kontroli, więc jest to oferta tu i teraz tylko dla osób, które chciałyby z tego skorzystać. Kurs kosztuje, słuchajcie, pokażę Wam, tylko się przełączę. To jest ten kurs. Dostajecie oczywiście w nim mnóstwo bonusów, czyli dostajecie właśnie wielką księgę sklepów, gdzie jest ponad 130 adresów sklepów, gdzie kupować. Wzór budżetu, poradnik PDF, jak zaprojektować pokój dla dziecka. Kolejny e-book, jak łączyć style we wnętrzach. PDF z wytycznymi do projektu funkcji. Jak uniknąć błędów przy urządzaniu domu i jak dobierać kolory w PDF-ie. Także tu jest bardzo dużo fajnej wiedzy i takiej dodatkowej. A oprócz tego macie 14 lekcji online. Tych lekcji jest więcej, bo niektóre lekcje są podzielone na moduły, żebyście się nie zmęczyli i mogli sobie po kolei robić. I do tego macie ćwiczenia z konkretną wiedzą i z zadaniami do zrobienia, które pomogą Wam sprawniej i lepiej urządzić ten dom. Kurs kosztuje 397 zł i dzisiaj kilka pierwszych osób będzie mogło go dostać, kupić za połowę ceny. Także takiej okazji do tej pory nie było. Jeżeli macie ochotę, jeżeli jesteście przed remontem albo nawet w trakcie i potrzebujecie szybko dowiedzieć się, jak to zrobić, to za jakiś mały procent ceny projektanta wnętrz możecie skorzystać z tego. Także jeżeli macie ochotę, to Was zapraszam. Ok, ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejnego live'a we wtorek. Zastanowię się, czy 18, czy o 20. Bardzo możliwe, że zrobię o 20. Wszystkie osoby w grupie Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasieka-Adamek zapraszam na jutrzejszego live'a. Jutro jest piątek, tak, jutro piątek. Na godzinę 11. Będę odpowiadała na pytania, czyli seria Q&A. Więc jeżeli macie konkretne pytania, to jest świetna okazja, żebym ja Wam pomogła. Możecie w grupie wkładać zdjęcia, rzuty, zadawać konkretne pytania, mówić o swoich jakichś dylematach, podawać, jakie są rzeczy do wyboru, co byście chcieli wybrać, ale nie wiecie, na co się możecie zdecydować, bo mogłabym Wam w tym pomóc bardzo szybko, także jeżeli wejdziecie do grupy i zadacie te pytania, to będę bardzo chętnie na nie odpowiadała. Dziękuję i miłego wieczoru i do zobaczenia.